Zapraszam tutaj wszystkich bliżej. Rozpoczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. Nabożeństwo błogosławienia pól. Jest to piękne, piękne wydarzenie w życiu każdej społeczności. Nie jest to tylko prośba do Pana Boga, żeby lepiej rosło. Ale jest to modlitwa, która ma sprawić, żebyśmy my coś więcej zrozumieli. Idziemy tutaj, prosząc o obfite plony na ziemi. Ale prosimy także o obfite plony w glebach naszych serc. Aby w nas coś się zmieniło. Abyśmy dbali nie tylko o ten pokarm, który niszczeje, o ten pokarm doczesny, ale przede wszystkim o to, co jest w nas głębsze i ważniejsze. Niech ta intencja naszej modlitwie przyświeca. Prośmy o Boże błogosławieństwo w tym wszystkim, co wypełnia nasze życie. I dziękujmy dobremu Bogu. Dziękujmy za to, co mamy. Za piękną pogodę, wspaniałych ludzi wokół siebie, za to, że mamy co do garnka włożyć. Za zdrowie, za każdy dzień, który się rozpoczyna. Wsłuchiwać się będziemy przy każdej z czterech stacji słowa Ewangelii, które mają poruszyć nasze serca. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jedno będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. On im odpowiedział: nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Módlmy się. Spraw, Panie, abyśmy rzetelną pracą wypełniali Twoją wolę i zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Ciebie prosimy. Spraw, abyśmy trwając w Twoim Synu, przez wiarę i miłość, przynosili obfity owoc ku Twojej chwale. Ciebie prosimy. Spraw, abyśmy zabiegając o pokarm dla ciała, pragnęli chleba, którym jest Twoje ciało. Ciebie prosimy. Boże, Ty w swojej opatrzności na początku dziejów świata nakazałeś, aby ziemia wydała rośliny zielone, rodzące wszelkiego rodzaju owoce. Ty dajesz nasienie siewcy i chleba dostarczasz na pożywienie. Spraw, prosimy, niech ta ziemia, wieloraku ubogacona Twoją hojnością i uprawiana pracą rąk ludzkich, rodzi obfite owoce. Niech Twój lud, obdarzony dobrami, które od Ciebie pochodzą, chwali Ciebie teraz i na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Pani, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, wszyscy święci aniołowie, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, pernie i nosy. Nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje to. Najpierw źdźbło, potem głos. A potem pełne ziarno w głosie. A gdy
gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze. Z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzy. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego ziemi. Módlmy się. O Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu. Ciebie prosimy. Dla wszystkich chrześcijan na ziemi, aby codzienną pracą zdobywali świętość zgodną ze swoim powołaniem i przyczyniali się do udoskonalania świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich rolników, aby ich ciężka praca cieszyła się szacunkiem i wdzięcznością wszystkich rodaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy także za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zabiegając o dostatek chleba dla siebie i swoich rodzin, byli bogaci przed Bogiem w uczynki wzajemnej miłości i miłosierdzia dla potrzebujących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Wojciechu, Święty Stanisławie, Święty Tomaszu Beket, Święci Janie i Tomaszu z Anglii, Święty Pawle z Japonii, Święty Izaku i Janie z Ameryki, Święty Piotrze z Polinezji, Święty Karolu z Ugandy, Święta Perpetuo i Felicito, Święta Agnieszko, Święta Mario Goretti, Wszyscy święci męczennicy, święci Leonie i Grzegorzu, święty Ambroży, święty Hieronimie, święty Augustynie, święty Atanazy, święty Bazyli i Grzegorzu, święty Janie Chryzostomie, święty Marcinie, święty Patryku, święty Cyrylu i Metody, święty Karolu Boromeuszu, święty Franciszku Salezy, święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty
śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głosu ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Zaś Maryi cześć i chwała, Pannie świętej cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemia cała, Bogie śpiesz się już. Śpiewaj, śpiewaj, ziemia cała, Bogie śpiesz się już. Miej do ręce miasto mały, będąc w ten świat. Stworzył wielki i wspaniały, syn jej, a nasz brat. Stworzył wielki i wspaniały, syn... Szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na trupę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz tu cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każ ci ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. Kiedy ci ludzie spostrzegli, jak wielki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Módlmy się. Za narody pogrążone w nędzy i głodujące z powodu niesprawiedliwości, wojen i wyzysku, aby solidarność wszystkich ludzi dobrej woli pospieszyła im na ratunek. Ciebie prosimy. Dziękuję się za dzieci, które przystępują do stołu Pańskiego, aby często posilały się chlebem eucharystycznym i nigdy nie przestawały go pragnąć. Ciebie prosimy. Módlmy się też za nas tutaj obecnych, abyśmy czyniąc dobrze i karmiąc się ciałem Chrystusa, zasłużyli na chwalebne zmartwychwstanie i życie wieczne. Ciebie prosimy. Kiedy Jezus z apostołami byli na tym pustkowiu i mówił, że trzeba nakarmić ludzi, to apostołowie myśleli, że najważniejszy jest ten chleb, żeby żołądek napełnić. I dlatego powiedzieli, że za 200 denarów to nie wystarczy dla wszystkich. Jezusowi chodziło o coś zupełnie innego. Nakarmić drugiego człowieka, to znaczy dać mu to, czego potrzebuje. A nie zawsze jest to chleb, który ma trafić do żołądka. Czasem jest to dobre słowo, czasem jakikolwiek gest. Człowiek potrzebuje nie tylko pokarmu, albo nie tylko pokarmu dla ciała. Potrzebuje też czegoś, co jest głębiej. Nasze życie duchowe też potrzebuje pokarmu. Eucharystia to jest chleb, który daje życie wieczne. Tylko czasami wielu ludzi zapomina o tym.
tak bardzo uganiamy się za tym doczesnym, że często po prostu zapominamy. Nie wynika to z naszej złości, tylko po prostu gdzieś w natłoku codzienności to się gubi. Chciałbym życzyć każdemu z Was, aby to dzisiejsze nabożeństwo, ta dzisiejsza modlitwa uświadomiła nam na nowo i obudziła pragnienie. Pragnienie Boga w życiu. Pragnienie Eucharystii. Pragnienie czegoś, co naprawdę doda siły do stawiania czoła trudnościom, do dźwigania codziennych krzyży, przecież ich nie brakuje. Życzę każdemu z Was, aby nie zabrakło ani tego chleba doczesnego, ani tego chleba, który daje życie wieczne. Jest pięknym zwyczajem to, że przy każdym ołtarzu leży chleb, a potem na koniec tym chlebem możemy się podzielić. Bóg został z człowiekiem pod postacią białego chleba. To jest fajny znak, ponieważ chleb łatwo się dzieli. Każdy może z niego uszczknąć coś dla siebie. Bóg chce się nam dawać. Kiedy teraz będziemy łamać się tym chlebem, to niech to będzie symbol tego pragnienia łamania się Bogiem. Pragnienie nasycenia się nim. Chciałbym zaprosić wszystkich na prześwięto, które będzie sprawowana Waszej intencji. Będzie ona odprawiona 3 maja, pojutrze, o godzinie 10:30. Serdecznie zapraszam. Zachęcam do tego, żeby wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty i rzeczywiście tym chlebem eucharystycznym móc się nakarmić. Żeby Bóg przychodził do nas nie tylko na święta, ale tak na co dzień. Dziękuję wszystkim za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Panu Januszowi tutaj za ofiarny śpiew. Panu za dźwiganie tuby, za dźwiganie znaków naszej wiary. Wszystkim i za wszystko Bóg zapłać. Teraz dzieci rozniosą chleb. Niech każdy w ten symboliczny sposób łamie kanałek dla siebie. I zaraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Składam serdeczną zapłać księdzu za przewodniczenie w naszej modlitwie o Boże błogosławieństwo dla plonów tej ziemi. Dziękujemy za słowo. Mając chleb, słowo, mamy wszystko, co jest człowiekowi w życiu potrzebne. Bóg zapłać. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Nas posileni słowem, posileni chlebem. Wróćmy do domu. O to by innych uszczęśliwiać. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże. Coś na koniec, Panie Januszu? Myślałem, że chleb. To nie przeżuwa, ten śpiewa. Spożywajmy więc w drodze powrotnej, a teraz śpiewajmy. Gwiazdo śliczna, wspaniała, częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo, do Ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo, słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Szczęść Boże, idźmy do domu. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę na poświęcenie płotu, tutaj przy ołtarzu jest puszka.